Witamy Was w audycji Niedowiarki. Witamy Was w audycji Niedowiarki. Marcin Małecki. Jarek Kowal. A jest to audycja satyryczna, w której newsy religijne przedstawiamy z ateistycznego punktu widzenia. No i właśnie, bardzo nas zastanawiała ta gestykulacja tutaj, ale no wchodzi nowe, tak? Czyli wchodzi automatyka i tutaj, jak widzieliście, błogosławi, cóż to było? Robot. Ksiądz robot. Ksiądz robot, ale to robot to się trochę bardziej rusza, to jest taka kukła, no, to jest taki kukła, która się kręci. Po taniości poszli. Gdyby się zwrócili do Apple'a albo do Ilona Muska, to on by dał im takiego robota, żeby nie tylko machał rękami, ale ich pokropił jeszcze, przytulił. Te roboty już dzisiaj wszystko potrafią. Can you say my name? Your question interests me, but not enough to answer it. Well, what's your name? My name is Annika. I'm a humanoid robot, and I work for the Museum of the Future. Do you have any question for me? Great. Wonderful. No właśnie wypadła mi teraz nazwa tej firmy, która tworzy te roboty, co skaczą po... Boston Dynamics. Boston Dynamics. No więc od Bostonu trzeba było zamówić i on by wtedy tam kropił, jeszcze niedługo skakał, może salta. Dawać do buzi wafelki. I wafelki by dawał jednocześnie, prawda, podczas akrobacji. Może pokropić wodą te, jak się dziecko tam, no... moczy w tej wodzie, czy pokropuje, to robot też to zrobi bardzo zręcznie. Mnie pytanie tylko zajmuje takie, czy to jest ta sama klasa święconości. No. Dostać poświęcenie od robota, dostać poświęcenie od księdza. Tu jest problem, dlatego że księża są uczeni w seminariach, to zgodnie z którymś tam punktem tego ich katechizmu, że ręce kapłana są w zasadzie, jak jest wyświęcony już, to funkcjonują tak jak ręce Jezusa. Jezusa. Dlatego no, kapłan jest w ogóle drugim Jezusem i dlatego jak się całuje ręce kapłana, to się nie całuje rąk kapłana, tylko się całuje ręce Jezusa, żeby się nie miało porów nigdy, pamiętaj. No dobrze. A robot, podejrzewam, że ten numer nie przejdzie. No właśnie. Może do Jezusa robotów takiego. Ale czekaj, to może... Co go rozkręcili na śrubki w imię zbawienia robotów od... Ale ja mam pomysł na biznes. Słuchaj, może byśmy tak zwrócili się do Boston Dynamics i namówili ich, żeby gdzieś się dogadali z jakimś seminarium i żeby poświęcili ręce robota i wtedy już by był full kapłan. Albo odciąć jakiemuś kapłanowi ręce i przyszyć to... No nie. Nie? Troszkę za ostro pojechałeś, ale poświęcić, bo to jest kwestia... No to kwestia rąk tylko, wody nie? święconej się poświęci i już będzie miał święte dłonie. No ale to zawsze nowy rodzaj narządów, które można, jak ksiądz jakiś na przykład na motorze będzie miał wypadek, to prawda... Przeszczep dłoni. Dobrze kombinują, dlatego że jest coraz mniej jakby tak zwanej rekrutacji do seminariów i wszystko wskazuje na to, że wkrótce będzie trzeba zamykać niektóre kościoły, niektóre plebanie, bo nie będzie obsady, nie będzie tej obsługi naziemnej. I w związku z tym roboty no, mogą się przydać. To nie ma żartów. Już się przydają, Jarku, bo poznańska parafia stworzyła nanokaplicę, w której rządzi ChatGPT. Czy nanokaplicę, tak jak wchodzić jak do żabki za pomocą telefonu czy jakiegoś kodu?
Nie wiem, szczerze mówiąc, może malutka jest po prostu. I ksiądz GPT rozmawia z wiernymi, rozgrzesza. A, to mi się może podoba. Pomóc w odnalezieniu w trudnym świecie i tak dalej. To mi się podoba. Z jednego względu. Mhm. Już dzisiaj wszystkie badania wskazują na to, że chat GPT jest inteligentniejszy od, różnie to mówią, od 16-latka albo nawet od 25-latka. Znaczy ma większą wiedzę i większe jakby zdolności mentalne. Także gdybyśmy wzięli księdza... Bije na głowę większość księży. Właśnie, gdybyśmy wzięli księdza po seminarium, to najczęściej chłopaki ze wsi, z małych miasteczek. No. Tam wielkiej wiedzy ich nie uczą w tym seminarium, raczej podporządkowania i dyscypliny. Więc podejrzewam, że chat GPT bije ich wszystkich na głowę, jeśli chodzi o inteligencję i zasób wiedzy. Więc to jest może pociągnięcie, żeby podnieść jakby jakość usługi. No, wobec możliwe. Parafian. Myślę, że to jest droga w tym kierunku. Po pierwsze, spowiadając się czatowi GPT, będę miał poczucie, że nikt się tam erotycznie nie ekscytuje. Że on to na chłodno przyjmie. Po drugie, no wyobraź sobie, jakby tak obsadzić czatami GPT wszystkie parafie, to ile mniej tych orgii parafialnych, prawda? No to mniejsze prawdopodobieństwo, chyba że te orgie byłyby wtedy bardziej takie, wiesz, za kulisami, nie? Bo to... No roboty jeszcze nie robią sobie orgie, chociaż nie wiadomo na co nie, wpadną. Mówię mniej księży, tak? Mówię o księżach, którzy nie muszą już wychodzić do wiernych, to wiesz, mają tam więcej czasu na zabawę. Siedzą sobie tam po cichutku i sobie tam te zdjęcia pornograficzne zbierają na może przykład. Może być tak. Więc może w to pójść. No w każdym razie mamy czata GPT, ja jestem ciekawy, jak ten chat GPT będzie rozmawiał, znaczy, bo go trzeba jakoś też ustawić, tak? Znaczy, no. Nie będę go pytał o, nie wiem, masę Charona na przykład, jako księżyca, prawda? Albo ilość wody w Eres na przykład, prawda? Nie, no zapytasz go, czy panie ksiądz, robot, czy ta pozycja seksualna to jest dopuszczalna, czy to już jest grzech? No i teraz on ci odpowie, bo on będzie nauczony. Ja myślę, że to dojdzie do tego, że wszystkie roboty, które będą w różnych parafiach, one będą się ze sobą komunikować, będą się wymieniać wiedzą, będą się bardzo szybko uczyć. Mhm. W związku z tym wszystkie spowiedzi będą jakby w jednej ogromnej pamięci, i każdy z nich będzie mądrzejszy nie tylko z doświadczeń ze swoimi parafianami, ale ze spowiedzi parafian na całym świecie. Wiesz, na tym funkcjonuje, wiesz, te dane masowe. Tak sobie myślę właśnie, no to jest w ogóle globalizacja. No. Jakby tak rozsiać te czaty GPT po całym świecie, to zobacz. Tak będzie. To mogłaby nastąpić standaryzacja zdrowasiek. Czyli za każdy grzech te sama kara, a nie, że każda kara... Nie wychyla się, nie? Parafia, ten więcej, ten to tutaj, wiesz, ksiądz po swojemu. To standardowe te widełki prawne, tyle zdrowasiek, no. Zasek przedmałżeński, proszę bardzo. Czy to Wenezuela, czy to Polska, to samo, nie? Ale widzisz to... Jak w McDonaldzie prawie, że... Ale to troszeczkę jakby obniża poziom emocji, dlatego że ja miałem takie dwie znajome, które wymieniały się informacjami po spowiedzi, który ksiądz większą pokutę daje, nie? One wiedziały i jedna drugiej podpowiadała, i do tego, do tamtego nie chodź, bo tamten to ci przywali, nie? Więc one kombinowały tak, patrzyły, który wchodzi do konfesjonału, pyt do niego, mniejsza wtedy jest pokuta. No dobrze. Robot będzie dawał według światowych standardów. No tak, na to masz standardy, to już wiesz. Może to nie ma emocji jeszcze... wtedy. Ile to straty. Ale więcej, bo w Poznaniu, w Polance, w parafii Łacina okazuje się, że mszę, ślub i pogrzeb można zamówić przez internet. No to już będzie standard chyba. Także wydaje mi się, że to też... Ja ostatnio receptę zamawiałem przez internet, zapłaciłem za... No spoko, receptę. Możesz żarcie zamówić. Konsultację online i recepta przyjechała. Jak możesz rozmawiać z lekarzem online, możesz zamówić receptę i dostać leki, możesz zamówić żarcie... Możesz skonsultować się z coachem przez internet, to dlaczego by nie wziąć ślubu przez internet? Także, bo wiesz, to nie wszyscy wiedzą, nawet katolicy,
że ślub to jest taka zabawa, że w zasadzie ksiądz to nie jest za bardzo potrzebny. No. Dlatego, że w tym to jest jedyny sakrament, gdzie kapłan odgrywa rolę taką jakby drugorzędną, nie jest głównoplanowym, bo sakramentu ślubu udzielają sobie małżonkowie nawzajem. A ślub jest tylko takim świadkiem. Jakby... No ale on musi być świadkiem. Tak. No tak, ale to może być świadkiem online. No, ja myślę, że lepszym nawet świadkiem, który w ogóle zapisze to w archiwach, w pamięci od razu, będzie ChatGPT. No spokojnie. No. ChatGPT, który udziela ślubów, moim zdaniem jest lepszy niż ksiądz, bo wiesz, niczego nie zapomni, wszystkie formułki, to od razu idzie, prawda, do archiwów, do chmury, także wiesz. Ale jest tu niebezpieczeństwo. Kurczę, no. Nie pomyślałem o tym. No. Jest niebezpieczeństwo, bo nie wiem, kiedy, ja dawno już nie byłem na ślubie żadnego pacjenta w kościele, ale tam jest taki moment, takie pytanie, że ksiądz się pyta, czy ktoś wie coś, co mogłoby powstrzymać zawarcie tego węzła małżeńskiego. Jeżeli ma coś do powiedzenia, to niech powie teraz, a jak nie, to niech zamilknie na wieki. Tak. No i teraz, no to jest, opiera się ksiądz na wiedzy, doświadczeniu tylko obecnych w kościele. A taki czat GPT, to on wie, takie Google, wiedzą o tobie wszystko. Co kupujesz, ile butów nosisz, jaki masz rozmiar, no wszystko, wszystko. I myślisz, jaką pastę do zębów używasz? Chat GPT zadałby pytanie, kto jest przeciwko i sam by odpowiedział, a ty go zdradzałaś wczoraj. On by wszystko dobrze wiedział. Powiedział, a poszli w wąt, a co to się były, nie nadajecie. Co to były za frykasy wczoraj czy wieczorem? Także z chatem Fikołki. GPT to nie wolno zaczynać, bo on może zrobić w kuku. No tak. No więc ta nowoczesność jest rzeczywiście wspaniałym takim żartobliwym połączeniem dla mnie, bo wiesz, póki to robił człowiek, to jeszcze była jakaś taka aspekt magii w tym, nie? Taki, no. Taki gdzieś tam nam w trzewiach. Było to naturalne jakby. Takie ten, nie? Ale jak ChatGPT udziela ci rozgrzeszenia, no to kurde, już jest... grubo. No wiesz, jest, no i będzie wygodniej, będzie szybciej. W każdej technologii są tak zwane zady i walety. Tutaj na pewno nowoczesność będzie nas popychała w tą stronę. Jak szybko, to nie wiemy, ale jeżeli już w czasie COVID-u ludzie się przyzwyczaili do tego, że nie trzeba chodzić do kościoła, tylko można klęknąć przed telewizorem i odfajkować mszę. No tak. No to krok dalej i ludzie się przyzwyczają do różnych takich rozwiązań elektroniczno, jakby można powiedzieć, robotycznych. No dobrze, to zmieńmy może kraj. Mamy taki fajny news, że policja w Hiszpanii aresztowała księdza, który prowadził nielegalny handel Viagrą oraz afrodyzjakami. I tym podziemnym biznesem kierował, uwaga, razem ze swoim kochankiem. To oni nie byli w Dąbrowie jeszcze u nas. No nie, właśnie w Hiszpanii. Dąbrowa, tak się nazywa ta piękna miejscowość na Śląsku, gdzie księża urządzają takie fajne zabawy. Tak, znamy z naszych obszarów. No ale proszę bardzo, Hiszpania nie jest wcale w tyle. Nie jest gorsza od Polski. Nie jest gorsza. Znaczy... Viagrą, no dobrze, rozumiem, że część potrzebował dla siebie i swojego kochanka. No ale już kolega biskup może mieć problemy, na przykład, a oni, wiesz, karierę w kościele robi się przez łóżko biskupa, to wszyscy wiedzą. Od drugiego tygodnia w seminarium. Weź, to ja nie wiedziałem, już wszyscy wiedzą. Szedłem do seminarium, ale to... No. Trzeba, idziesz do seminarium, pierwsza rzecz. Wyspowiadać się i wziąć pudełko wazeliny. Oha, o kurwa. Podstawowe wyposażenie. Natomiast handel, tak jak dragi, taki Viagra, to może być po prostu towar, który się dobrze sprzedaje za dobrą cenę. Zwłaszcza w tych kręgach, nie? No. To klientela po prostu, wiesz, sama się nagania. Jak ksiądz idzie do apteki i mówi, proszę Viagrę, to może być trochę śmichu tam po drugiej stronie lady. No właśnie ciekawe, skąd oni tą Viagrę mieli, bo przecież raczej nie z recepty.
No, jakoś kombinowali, dlatego biznes się kręcił, bo mieli dostęp do jakiegoś źródła, że tak powiem, online. Takie wiadomości zawsze są niesamowite, są podwójne. Oni nie tylko sprzedawali Viagrę nielegalnie, ale facet z kochankiem, kurwa, ten ksiądz z kochankiem jeszcze dodatkowo. To nie może być jedna prosta wiadomość, to musi być, wiesz, nagromadzone, nie? Do tego stopnia. No biznes, partnera trzeba mieć w biznesie, nie tylko w seksie. No właśnie, tak mi się wydaje, że oni się tam bardzo mocno wspierali. No i jeszcze jedna wiadomość. Skandal seksualny z zakonnicami. To ty powiesz coś więcej, bo ksiądz mówił, że stosunek w trójkącie nawiązuje do Świętej Trójcy. No. Tylko ja nie dotarłem, to jest wiadomość z Onetu, nie dotarłem, gdzie to... To gdzieś policja wyhaczyła we Włoszech gościa. To długa, głośna sprawa była, no bo że zakonnice są, brzydko mówiąc, często nadużywane przez personel męski, że tak powiem. Tak. I te bidulki nie mają się gdzie zwrócić o pomoc. No to w tym przypadku sprawa jest no tyle pikantna, że faktycznie to już było w trójkącie. A argumentacji, jakie on używał i co najważniejsze, przekonał te zakonnice, no bo to nie były chyba jakieś gwałty, tylko to były jednak takie akty wzniosłe, bym powiedział. No bo jak do Trójcy Świętej już zmierzamy, no to wysoko się wznosimy. No właśnie. I ciekawe, czy Trójca Święta tak samo świętowała. Ja, bo to chyba we Włoszech też był taki numer jakiś czas temu, że facet zapraszał różne panie, nie tylko zakonnice, i uprawiali seks na ołtarzu. To też była gruba sprawa, bo to już oburzenie po całej parafii poszło. Ale Włochy to jest taki fajny, ciepły kraj, tam ludzie mają duży temperament. Seks na ołtarzu to jak seks na stole, podobno bardzo fajny. Ale to może nawiązywać do no, bardziej starożytnych obrzędów, gdzie seks był czasami... Był takim rytuałem religijnym i nawet były różne zakonnice, wystalki i tak dalej, które wręcz całe życie nic innego nie robiły, tylko służyły w świątyni, na ołtarzu, no służyły swoim ciałem, tym co miały najlepszego. No dobrze. To jest nawiązanie do starożytnych obyczajów. Argumentacja jest przepiękna, no do Świętej Trójcy, to wiesz... To już jesteśmy... No to jest argument top, nie do top zbicia. Of the top, wiesz, po prostu. Nie do zbicia argument. No, tak. Zapraszam cię do Świętej Trójcy. Jarku, ty miałeś coś, co chciałeś powiedzieć od 2 tygodni. Tak. Ja mam kilka zarzutów właśnie od widzów tak zwanych, że ja tu oszukuję i opowiadam głupoty. Że Jezus to w ogóle był fajny facet i on żył, i istniał. A moje twierdzenia, że to jest postać mitologiczna, no to kłamstwa, oszustwa i będę się smażył w piekle za to. Więc ja postanowiłem przytoczyć troszkę takich przykładów, troszkę wiedzy na ten temat i zapraszam wszystkich naszych widzów do tego, żeby sobie więcej poczytali, jeżeli mają ochotę o nie tyle o religii, co o historii starożytnej. Tam też się pokażą wątki różnych religii, różnych pomysłów, no, problem polega na tym, obyczajów. Że Jezus nie został opisany w żadnym takim archiwalnych zapisach ówczesnych archiwistów, że tak przez powiem. Pierwsze 100 lat nie ma żadnego śladu o życiu takiego faceta. A to byli czasem archiwiści, już nie pamiętam który, przepraszam za problem z nazwiskami, ale to dysleksja, ale to byli archiwiści, chyba Gal był jakby negatywnie nastawiony do Rzymu, czyli takie wydarzenia, kiedy to Rzym no krzywdzi, tak, krzyżuje jakiegoś Mesjasza, powinny, tak, tym bardziej zostać opisane. No, to jest taka, jeden ze sposobów argumentacji jest taki, że jeżeli się mówi takie rzeczy brzydkie o Rzymie, czy o Watykanie, czy o religii, to znaczy, że jest się bardziej prawdomównym i otwartym. No bo kto by kłamał, oskarżając jakby swoje gniazdo, czy kalając swoje gniazdo. Więc to jest taki typ argumentacji troszeczkę przewrotny, nie wolno się dać na to nabrać.
Natomiast do czego zmierzam? Tak. Otóż tego w szkole nie uczą, niestety. To jest wielki problem, że nie uczą w szkole, zamiast katechezy na przykład, nie uczą tego, co się działo na przełomie tysiącleci w tej kolebce naszej cywilizacji, gdzie funkcjonowało mnóstwo tak zwanych kultów misteryjnych. Na czym to polegało? Otóż ludzie od dawna szukali wytłumaczenia, dlaczego tak się dzieje, jak się dzieje, skąd się bierze deszcz, skąd się bierze burza, skąd się bierze wiatr, kto tym rządzi. Szukali pośredników, stąd zawód szamana czy kapłana powstał właśnie wtedy, kiedy ludzie szukali jakby drogi komunikacji z bóstwem, z czymś wyższym, czego nie rozumieli i nie znali. I w kultach misteryjnych było mnóstwo rytuałów, mnóstwo takich zabiegów, żeby się zbliżyć, otworzyć na komunikację z Bogiem. Oni pili alkohol, jak u Dionizosa, prawda? Czyli upojenie alkoholowe powodowało takie otwarcie. Śpiewy najróżniejsze, które powodowały, że człowiek wpadał w trans. Używali na masową skalę grzybów. Nawet jest w Zojach z Qumran wypisane, że te kulty oparte na grzybach, tam było hardkorowo, bo po tych grzybach niektórzy potrafili zejść nawet, bo to nie ma żartów, jak się nie wie, jak przygotować i używać. Ale halucynacje, jakie po takich grzybach ci czarownicy, szamani mieli, no powodowały, że ludzie naprawdę no, mogli uwierzyć, że mają kontakt z jakimiś bytami nadprzyrodzonymi. No dobrze, ale dlaczego mówisz, że Jezus nie istniał? Znaczy, dlaczego Jezus nie istniał? Bo ja może nie będę przytaczał argumentów na to, że Jezus nie istniał, bo nie ma argumentów, że istniał, więc nie ma się co, nie ma co bić piany, że on nie istniał. Natomiast pod zastanowienie bym przedstawił kilka przykładów takich mitów, które w tamtym czasie funkcjonowały w Rzymie, w Grecji i zobaczymy, jak one są podobne do tego, co pisze Ewangelia. Na dzisiaj wziąłem sobie taki mit o Atisie. Atis i Cybele. Kybele, niektórzy mówią. Kybele to była bogini frygijska, którą przyciągnięto do Rzymu jeszcze w czasach, kiedy tam zagrażał bramom najeźdźca z... jak zresztą on się nazywał? Hannibal. No i Kybele miała ich tam bronić, więc 200 lat przed naszą erą już Kybele funkcjonowała w Rzymie. Ale na czym dowcip polega i gdzie jest podobieństwo do Jezusa? Otóż Kybele była taką boginią, która miała fajnego kapłana, przystojnego młodzieńca, który nazywał się Atis. Atis był niezwykle związany, poświęcał się tej bogini Kybele, ale ona była zazdrosna i wymusiła na nim, żeby jej przyrzekł, że nie zdradzi jej, czy będzie jej wierny. A ten durny Atis wziął się, zakochał w kobiecie rzymskiej i nawet chciał wziąć z nią ślub. No i co mu zrobiła bogini? Spowodowała, że zwariował. I w tym szale wariackim obciął sobie genitalia. Wykrwawił się na tyle, że wziął i zeszedł. Po jakimś czasie dopiero ona uznała, że no, pojechała za daleko, ożywiła go. Przypomina nam to coś? I co dalej? Gdzie on się wykastrował i gdzie umarł? Pod drzewem pini. Drzewo pini jest w Rzymie w tamtym czasie, w czasie tak zwanych juwenaliów, nie wiem, to się nazywało Hilaria, taki festiwal, obchodzili święto pod drzewem pini. My mamy krzyż, znaczy mnie, katolicy, chrześcijanie mają krzyż, oni mieli wtedy drzewo pini. Co więcej, w Rzymie w czasie tych festiwalu Hilaria korzenie sosny były pokrapiane krwią baranka. Przypomina nam to coś? Mamy nawet dzisiaj, do dzisiaj baranka w koszyczku wielkanocnym i Jezus jest czasem nazywany barankiem Bożym. On zmartwychwstał po 3 dniach, żeby było śmieszniej. A najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że biskupi w pierwszym wieku wręcz zachęcali swoich wyznawców, czyli tych młodych chrześcijan, żeby jechali do Rzymu, oglądali te misteria wokół Atisa, bo to się co rok odbywało, to na rozkaz cesarza, żeby, jak to było napisane, żeby dojrzeli misterium Jezusa w misterium Atisa.
Napisali nawet hymn do Jezusa, który był zerżnięty, był kopią hymnu do Attisa, gdzie wyraźnie chrześcijanie śpiewali, tak jak Frygijczycy śpiewali do Attisa, Egipcjanie do Ozyrysa, Syryjczycy do Adonisa, Grecy do Dionizosa, tak my wznosimy modły do Jezusa. Więc to jest ewidentne przyznanie się do plagiatu, czy do naśladownictwa, do pożyczenia mitu, do innych kultów, ale po co to robiono? No, przede wszystkim po to, żeby podnieść wiarygodność. Bo tego dzisiaj oczywiście się nie uczy w szkole. Przez pierwsze 100-200 lat chrześcijanie mieli problem z tym, żeby uwiarygodnić swój pomysł, swój kult, swoją ideologię. No wszyscy ich wyśmiewali. No co wy wymyślacie? Gościu gdzieś na krzyżu, co to za Mesjasz, co to za Zbawiciel, jak go zabili. Więc oni się usiłowali podpiąć, usiłowali sobie zbudować autorytet. Jednym z głupszych pomysłów było to, że oni się podpięli do Starego Testamentu. Nawiązanie do Starego Testamentu i przyczepienie chrześcijaństwa do Starego Testamentu to jest chwyt marketingowy. Uważam, że bardzo nieszczęśliwy, bo gdyby kult chrześcijański rozwijał się jakoś tak jak wszystkie inne te kulty, nie miałby tego bagażu. Dzisiaj jest to dla nas bagaż. Dla nich wtedy to był autorytet i usiłowali tym wygrać dyskusję, o co Żydzi mają pretensje do chrześcijan. Nawet widziałem taki wykład pewnego rabina w Kanadzie, który użył takiego pięknego porównania, co chrześcijanie zrobili. Otóż mówi tak, że no jest taki przykład, że gówno się przyczepi do okrętu i mówi: płyniemy. On tak określił zachowanie chrześcijan, że się po prostu podczepili pod judaizm, pod Stary Testament, żeby uwiarygodnić swoją religię. Zresztą ten sam numer zrobili Mormoni, bo oni się z kolei podczepili do chrześcijaństwa. I religia mormońska jest bardzo fajna z tym, że niektórzy mówią, że ilość nonsensów w mormonizmie jest dwa razy do kwadratu tyle, ile nonsensów jest w katolicyzmie. Ale korzenie właśnie tutaj. Także pod rozwagę podobieństwa i sposób takiego dość prymitywnego plagiatu, jaki Greko-Rzymianie, czyli pierwsi chrześcijanie wykonali, kult Attisa to jest jeden z kilkudziesięciu, który odnajdziemy w Biblii. Będziemy do tego wracać. Drugim dowodem na to, że Jezus nie istniał, są ewidentne sprzeczności w Ewangeliach, w zapisach tego, co powiedział, kiedy i gdzie, jakie czynności wykonał. I polecam wam książkę Jezus, człowiek, który nigdy nie istniał, bo tam jest rzeczywiście bardzo rzetelnie porównane, no po prostu bzdury, tak, sprzeczności. Każdy z ewangelistów zapisywał mit, który bardziej pasował do religii chrześcijańskiej i uwiarygodniał Jezusa jako potomka Dawida i budował pewien konstrukt myślowy, a nie zapisywał historię prawdziwego człowieka. W związku z tym te zapiski się diametralnie różnią i to w Ewangeliach, które są w głównym nurcie, czyli tych, które są zaakceptowane przez Kościół. Które są w tak zwanym kanonie. Ja myślę, że w ogóle kanonie, tak. Na pierwszej lekcji religii, że już bardzo chcą uczyć tego, co tam w Biblii jest napisane, to pani katechetka powinna dzieciom wytłumaczyć, że Biblia i Ewangelie to nie jest zapis historyczny, tylko to jest literatura. To nie na lekcjach religii, Jarku, tylko na lekcjach religioznawstwa. Ja będę to powtarzał na lekcjach religii. Dlatego, że jeżeli ktoś od początku usiłuje doszukać się tam faktów, prawdy i jakby relacji historycznych, no to może dojść do niesłychanie durnowatych wniosków. Natomiast ci, którzy potrafią czytać, badacze tak zwani, oni wskazują wręcz, że autor Ewangelii Marka, tak zwany Marek, bo to nie był żaden Marek, ale on czarno na białym pisze w swoim tekście, że to nie jest historia, tylko że to jest metafora. I to trzeba umieć przeczytać i zrozumieć, a nie upierać się, że to są fakty. No, w tamtych czasach zrozumienie czegoś takiego jak fakt historyczny to w ogóle nie istniało. Już mówiliśmy o tym, że
normalnym było przez historyków, czyli takich tych, co zapisywali świadectwa, tak? Wypadło mi teraz słowo. Skrybów, tak? Którzy zapisywali świadectwa na przykład tego, co czynił król, to konfabulowali, tak? Wpisywali. Była duża swoboda twórczości. Że król stał na górze, obserwował i tam piekielne zastępy były pokonywane i tak dalej. Co oczywiście było bzdurą, nie miało pokrycia w praktyce, ale brzmiało odpowiednio konstytuująco dla pewnego mitu wielkiego władcy. Nikogo to nie obchodziło, że tak się nie działo. Tak? Zrozumienie, że jest coś takiego, że trzeba zapisać rzeczywiste fakty historyczne, to dopiero w XIX wieku do nas dotarło. W tamtych czasach, jak ktoś pisał kolejny tekst ewangeliczny czy paraewangeliczny, potrafił się jakby podpisać właśnie imieniem Marka czy imieniem Augustyna, tylko po to, żeby nadać swojemu tekstowi większą wagę. Nie było w ogóle żadnego takiego przywiązania do autorstwa, do tego, kto to napisał, jakie są fakty i tak dalej. Więc my nadmiernie faktograficznie traktujemy. My usiłujemy przenieść zapisy. Nasz sposób widzenia dzisiejszego pisania literatury i autorstwa, przenieść o 2000 lat, czy więcej nawet, a to wtedy funkcjonowało zupełnie inaczej. Inne były pojęcia o tym, o uczciwości, o rzetelności zapisów, o nadużywania imienia. Przecież podpisywanie się czyimś imieniem to było bułka z masłem. Na porządku dziennym. Prawda? A może wiesz, takie pytanie kiedyś zadałem. Dlaczego Jezus mówił przypowieściami, ten Jezus w Ewangelii? No nie mam pojęcia, może nie umiał inaczej. Nie, to też jest pewien stały element wszystkich kultów misteryjnych w tamtym czasie. Aha. Otóż wszystkie kulty misteryjne opierały się na tym, że towarzystwo było podzielone na krąg wewnętrzny i zewnętrzny. Krąg wewnętrzny to byli kapłani i ci najbliżsi, którzy rozumieli, o co w tym wszystkim chodzi, a krąg zewnętrzny to było to głupie pospólstwo, któremu trzeba było opowiedzieć jakąkolwiek bajkę, żeby ich kupić, ale oni tak naprawdę nie wiedzieli, o co, gdzie jest jądro wiedzy, gdzie jest prawdziwa prawda, można powiedzieć. Stąd Jezus, według Marka, Mateusza i tak dalej, on używa przypowieści po co? No żeby ci, którzy to będą czytać, nie wiedzieli, o co chodzi. Żeby oni kupili tą zewnętrzną obudowę, a jądro prawdy jest zastrzeżone tylko dla tych, którzy są wewnątrz. No to są ci najmądrzejsi kapłani i ci, którzy wiedzą, jak tym wszystkim zarządzać. No to ja niestety nie jestem najmądrzejszy. Bo ja tych no ty jesteś na zewnątrz, no my wszyscy jesteśmy nie na rozumiem. Zewnątrz. Tak? No niestety, na tym dobrze. Polegały te kulty. Jarku, dotarliśmy do kącika. Kącik pod tytułem Życie seksualne papieży. Przeczytam parę akapitów o papieżu Leonie I, który sprawował władzę w 440 do 461. Papież Leon wykorzystywał seksualne zepsucie dla poszerzenia politycznej władzy Kościoła. Cesarz Walentynian III lubował się w rozpustnych przygodach, a jego matka, dawna przyjaciółka papieża Bonifacego, Galia Pacytylia, gotowa była uczynić wszystko, co tylko papież się do niej zwróci. Zachęcała Walentyniana do pokrążania się w jego występkach, by razem z papieżem Leonem mieć wolną rękę w sprawowaniu władzy nad tym, co pozostało z Imperium Rzymskiego. Walentynian III został zamordowany przez jednego ze swoich oficerów za zgwałcenie jego żony. Kobieta wkrótce zmarła, a wtedy oficer zażądał, by w drodze rekompensaty dzieliła z nim łoże wdowa po Walentynianie. No. Czy można było cesarza zamordować za niewierność? Ale zobacz, gdyby te wszystkie seriale, które teraz się w telewizji przepycha, zasięgnęły do takich źródeł, no to lepszych scenariuszy to się nie da wykombinować. Tak, nie, to są scenariusze na zajebisty serial. Ten właśnie
no, papież Leon I lubował się w torturach. Okazał się sadystycznym zwolennikiem tortur. Stosował je między innymi wobec manichejczyków sekty chrześcijańskiej, która zachowała ostatnie ślady pogaństwa. Od torturowanych pragnął usłyszeć coś bardzo specyficznego. Zmuszano ich do wyznania, że mieszali nasienie z sakramentem i wykorzystywali młode dziewczęta przy ołtarzu do określonych celów. Leon okazał się też pierwszym papieżem, który domagał się dla siebie prawa skazywania heretyków, czyli praktycznie każdego, kto mu się sprzeciwiał, na śmierć. Podobnie też jak jego ojciec nie zachowywał celibatu. W momencie występowania na tron Piotrowy był wdowcem i miał co najmniej dwójkę dzieci. Więc znowu mamy historię papieża, który dorwał się do władzy, mordował na potęgę wszystkich, którzy mogli stać się zagrożeniem dla jego władzy. Absolutnie nie wyznawał celibatu, bo miał dwójkę dzieci i był żonaty. Mimo że tam jakby pogadankę o celibacie tak wyznawał, no to jeszcze warto zobaczyć, jak obok tej stolicy Piotrowej, jak na tronie rzymskim, tak? Jakie rzeczy się działy, czyli... No, oni wtedy się traktowali tak jak jedzenie, można powiedzieć. Tak, tak, no więc jeden drugiego zamordował za zdradę. Jeszcze domagał się, żeby wdowa z nim sypiała w ramach zekompensaty. Więc warto czytać takie rzeczy o starych właśnie czasach, bo mamy takie pojęcie, że papieże... Tacy ezoteryczni, tacy dobrzy, tacy tutaj... jak Franciszek troszeczkę. No, coś chciałeś powiedzieć. Bo tu zwrócił mi uwagę to, że on za pogaństwo, za jakieś tam praktyki ich ścigał. Tak, mordował ich. Mordował, a znane są zapisy różnych sekt w Azji Mniejszej, które na przykład stosowały takie zabiegi jak chrzest, komunia i tak dalej, prawda? Nie jest wymysł chrześcijaństwa. To wcześniej już wymyślono. W różny sposób to było przeprowadzane. Ale między innymi jedna z sekt stosowała jako komunię nasienie męskie i płyny menstruacyjne kobiet. Smacznego. No, tak. Dzisiaj katolicy udają się do kościoła, aby spożyć kawałek mięska z Jezusa. Z Jezusa. I pić jego krew, i oni mordowali ludzi za to, że robili to w jakiś inny troszkę sposób. Ze spermę mieszali z sakramentem. Tak, no więc to jest, totalna hipokryzja. Jest to hardkorowe, bym powiedział. Nie chciałbym łykać czyjejś spermy zmieszanej z sakramentem. Ale mięsko Jezusa byś przełknął. Przełykałem swego czasu. Wiesz, każdy z nas został zdemagogizowany na pewnym etapie swojego życia. No ale warto też rzeczywiście wiedzieć o papieżach z tamtych wieków, bo nie byli świętoszkami. I drugi kącik. Odpowiadamy na wpisy naszych widzów. Jeden z widzów ogniku Colo Control 33-69 zapytał nas, czy kobiety nie musiały brać ślubów wstrzemięźliwości w tamtym czasie, w tym czasie, kiedy papieże goniły właśnie, gonili swoich biskupów do zawierania ślubów czystości i rozwodzenia się, niesypiania z kobietami w jednym łożu i tak dalej. No to odpowiadamy, że kobiet to w ogóle nie dotyczyło. Znaczy była wyjątkowo jedna, była kasta kobiet, która składała śluby. Z tego co wiem, to była jedyna kasta. To były właśnie dwustalki i różne kapłanki w świątyniach. One podejmowały śluby różnego typu, w zależności od tego, jakiego tam Boga obsługiwały. No ale mieliśmy gwałty na zakonnicach, prawda? No. I takie usługiwanie przez zakonnice we wszystkim, czyli również w obszarze... Czasami ślub polegał na tym, żeby obsługiwać szybko, sprawnie jak największą ilość pielgrzymów. Mhm. To mógł być taki ślub też. No więc tak, większość tych kobiet, no oprócz może tej sekty, o której mówisz, nie przyjmowała ślubów wstrzemięźliwości. To wszystko dotyczyło
właśnie kapłanów, tak? I mężczyzn przede wszystkim. Mężczyzn. Kobieta nie była człowiekiem w tamtych czasach, była własnością częścią inwentarza. Częścią inwentarza. I Astrotaur zadał takie, właśnie taką wypowiedź powiedział, że biologia nie wyznacza żadnego sensu. Mówimy tu o naszej rozmowie o sensie życia z zeszłej audycji. Geny nieprzekazywane giną i tyle. To tylko mechanizm, ślepy mechanizm. Ja się całkowicie zgadzam z tobą. Ja nazywałem to takim sensem, no troszeczkę na siłę, tak? No to co może być sensem? No właśnie nic. To, że żyjemy, przekazujemy geny, to się wszystko losuje i właściwie co można sobie tutaj postawić? To jest mechanizm, tak? Biologiczny. To jest mechanizm, można nazwać biologiczny. To sensem, ale to słowo sens jest chyba zbyt filozoficzne. Słowo sens, tak, do przekazywania genów jest zbyt filozoficzne i tak jak się tutaj kłóciłem z Darkiem zeszłym razem, moim zdaniem można sobie wymyślić ezoteryczny sens. Tylko to tak, jakbym sobie wymyślił, że jestem aktorem w świetnych filmach, tak? Na poziomie DiCaprio na przykład. I mogę sobie tak myśleć. Tylko co z tego? To nie zmienia rzeczywistości, prawda? Ja rozumiałem Darka. On chciał powiedzieć, że jeżeli człowiek sobie nie wykombinuje czegoś, co nazwiemy umownie sensem życia, to w zasadzie może sobie strzelić w łeb, po co to wszystko, prawda? Dlatego w wydaniu ludzkim sens życia polega na tym, że zakładasz sobie jakieś cele, masz jakieś ambicje, dbasz o kogoś tam, jakąś rodzinę, kochasz kogoś, masz psa, kota, dbasz o rybki. Ale to wszystko nie jest sens życia, Darku. Dlaczego nie? Ludzie większego życia nie... Zapytaj się na chodniku 100 osób, niech ci powiedzą, jaki mają sens życia. To ci nie powiedzą jakiegoś wzniosłego czegoś no tam. No tak, zwykle, żeby wychować dzieci. No właśnie, czy wykształcić dzieci, zapewnić do pierwszego jedzenie. To jest sens życia dla większości. No więc ja nie wiem, pochodzę z jakiejś dziwnej kasty, bo nie przeszkadza mi to, że uznałem, że życie nie ma sensu, żadnego takiego. Narzuconego z zewnątrz nie ma. No nie ma fizycznego, a ezoteryczny to ja sobie mogę wymyślić tylko po co, tak? Znaczy, no nie, sens życia ustalasz sobie sam taki jak masz, no masz pomysł na coś i czyś pracy. To wiesz, to sens życia się wtedy myli z zadaniem, tak? Albo marzeniem. Nie, marzę życia... o tym, żeby mieć czy wygrać 6 milionów w lotto i leżeć do kuli brzuchem. No nie, sens życia może być, były takie trendy filozoficzne. Najeść się, napić się, dobrze bawić. Tak. I już. I jutro już się obudzić i to samo. To jest też podejście. No, dekadentyzm. To jest pewna filozofia, to jest sens życia. Jak ktoś tak chce, dlaczego mu zabraniać? No więc właśnie, mnie ogarnia dekadentyzm w tej kwestii, ale jakoś nie wpływa to w ogóle na moje samopoczucie. No po prostu to jesteśmy, cię szokuje, wiesz? Jesteśmy zwierzętami. Niewiele się różnimy. 1% genów nas różni od bonobo, tak? Małpek. Więc uważajmy trochę z tym. Ja kiedyś przeżyłem szok. To może historia. Kiedyś bawiłem się w tak zwanego szkoleniowca i miałem grupę menadżerów i taki temat tam wyskoczył nam właśnie, który zahaczał o planowanie, o cele, o sens życia. No i każdy miał zadanie, każdy z uczestników grupy, tam było 20 osób chyba, powiedzieć, jaki jest jego cel życia. No to co my się tutaj gimnastykujemy. Mhm. Tak. No i wstaje jedna pani, 40 mniej więcej lat, menadżerka w zachodniej jakiejś firmie. I mówi tak, że moim sensem życia jest uzyskanie życia wiecznego. W grupie zapadła cisza. No, panie. Ja byłem zszokowany. Zatkało mnie troszeczkę, bo naprawdę trudno komentować tego typu pomysł. To trzeba bez grzechu... No, ale takich ludzi jest, myślę, więcej. No, to... Nie wiem ile może być takich osobników, ale jeżeli ktoś sobie coś takiego do głowy wbije, to jak z nim rozmawiać? Ona nie może żadnej muzyki słuchać, na przykład rockowej, metalowej. Nic, bo to grzech. Żadnego seksu,
bez, mnie ręce bez opadają. Reprodukcji. W konfrontacji strasznie. Z takim osobnikiem mnie opadają ręce. No ale to masz odpowiedź, jaki może być sens życia. No tak, tak, tak. Piszcie do nas, słuchajcie, jaki według was jest sens życia, bo my się tutaj najwyraźniej nie dogadamy. Ja twierdzę, że życie nie ma żadnego sensu i to w ogóle nas nie upośledza. Przekazanie Darek, genów. No tak, tak. Darek mówi, że jednak trzeba sobie nałożyć jakiś przynajmniej spiritualistyczny sens, żeby to miało wszystko sens. Także czekamy na wasze komentarze. To już wszystko w naszej audycji. Pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę, bo to nam robi zasięgi i bardzo jest nam potrzebne. Chcemy dotrzeć do jak największej liczby z was. Do zobaczenia. Marcin Małecki. Jarek Kowal.